Na pomocowej konferencji po spotkaniu 33. kolejki drugiej grupy trzeciej ligi Górnik Konin Police 2-2. Witam przedstawicieli drużyny gości, trener Mariusz Schmidt, także grający asystent trenera Mateusza Kubiak i po stronie gospodarzy asystent trenera Adam Andrzejczyk i zawodnik Jakub Krociński. Witam. Tradycyjnie poproszę na początek o podsumowanie spotkania przez trenera drużyny gości. Witam serdecznie, Mariusz Schmidt. Znaczy, widzieliśmy, że Górnik Konin od kilku kolejek jest niesamowitym gazie, bo wygrali chyba 5 czy 6 meczów pod rząd. Remis z Wejherowem. Widzieliśmy, że taktyka Górnika to przede wszystkim granie niskim pressingu i szybki przechwyt i granie na kontrę. W pierwszej połowie gdzieś tam się udało, przechwycili piłkę, skontrowali nas na 1-0. Myślę, że w drugiej połowie, znaczy w pierwszej połowie, może co do sytuacji, to może mieliśmy troszeczkę więcej. Oni gdzieś tam atakowali bardziej niż te stare fragmenty gry. My mieliśmy dwie sytuacje, Sebastian Rudy mógł to skończyć, myślę, gdzieś tam do boku bramką. W drugiej połowie wyszli, zaraz tego zaryskowaliśmy, musieliśmy troszeczkę wyżej do przeciwnika. Udało nam się, myślę, że zagraliśmy w drugiej połowie dobre zawody. Strzeliśmy dwie bramki, a ta druga bramka to była typowa kontra, którą gdzieś tam ćwiczymy. Udało nam się wywieźć punkt z ciężkiego terenu, jesteśmy jeszcze zadowoleni. Dziękuję. Zagraliśmy dzisiaj dobre spotkanie, byliśmy lepszym przygotowaniem tutaj na taktykę Górnika. Naprawdę stworzyliśmy sobie z dużo sytuacji, które powinniśmy przełożyć na bramki, ale myślę, że tutaj z przebiegu spotkania ten remis jest sprawiedliwy i Górnik grający tutaj ustawiony na kontrę. Wiedzieliśmy, że właśnie w ten sposób Górnik będzie miał, także byliśmy na to przygotowani. Wiedzieliśmy, że są bardzo silni. Bardzo szybcy zawodnicy, którzy mogą tutaj kontrę zakończyć bramką, także tak jak mówię, byliśmy na to przygotowani. Straciliśmy dwie bramki, może nie z tych długich piłek, ale przede wszystkim gdzieś tam bardzo, bardzo dobry strzał napastnika gospodarzy. Cieszy fakt, że my zagraliśmy dobre spotkanie, że stworzyliśmy sobie trochę sytuacji. Ale tak jak powiedziałem, ten remis jest remisem, wydaje mi się, sprawiedliwy. Dziękuję.